To jest program Wyszukanie. Krzysztof Czaban, witam Was tradycyjnie z lokalu na Fontannach. Dziś z takim emblematem na piersi. Nie mogło być inaczej, mam nadzieję. Tak, widać w kadrze. Na plecach jest większe, ale dzisiaj pleców nie będę pokazywał. Tylko piersi już Jędrek goni po to, żeby zbliżyć ewentualnie także w kilku kadrach ten emblemat, bo to ważne, bo zaczęło się w Radomiu, bo trwają obchody 40. rocznicy wydarzeń radomskich z czerwca 76 roku i nie mogło być inaczej tak w tak szczególnym tygodniu, w tak szczególnym miesiącu, jak zaproszenie autorów, moim zdaniem fenomenalnego albumu Ukarane Miasto. Choć ta okładka jest tak skromną okładką, jak ci ludzie, którzy są przedstawieni, to jednak historie, które są tutaj pokazane, są przebogate. Autorzy dzisiaj ze mną, pan Arkadiusz Kubisiak i pan Grzegorz Kapla. Witam panowie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panowie, 3 lata praca nad albumem, który robi wrażenie. Ja tylko na chwilę pokażę przede wszystkim fantastyczne zdjęcia, bo to możemy od razu zobaczyć, panie Arkadiuszu. Natomiast, panie Grzegorzu, no, przeczytać warto, bo te historie są także fantastyczne. Także no, od czego zacząć i skąd pomysł w ogóle 3 lata na to, żeby upamiętnić? Tak, no, 3 lata pracy nad projektem. Książka jest jakby ukoronowaniem tego i mieliśmy ją zawsze gdzieś tam z tyłu głowy, że chcieliśmy, żeby ona się ukazała. Na początku to był taki projekt właściwie dziennikarski, można nawet powiedzieć, współpraca pisarza i fotografa. Wydawało nam się, że w ten sposób, w bardziej pełny sposób będziemy mogli opowiedzieć o tej historii obrazem. Zdjęcie mówi 1000 słów, a drugiego 1000 z kolei nie mówi. Ale czy i wtedy jest ten wniosek, że brakuje tych słów i trzeba je dodać? I wtedy trzeba je dodać, być tak? Może coś dopisać właśnie słowem. Mhm. Panie Grzegorzu, w takim razie zobaczył pan te zdjęcia? Nie, początku, nie było tak. No właśnie, jak był początek tej pracy? Początek był taki, że przygotowałem książkę z Tomaszem Tomaszewskim, najsławniejszym polskim fotografem, którego Arek jest uczniem. I Tomasz powiedział mi kiedyś w czasie pracy nad książką o to, co trwało, o góralach, że ma takiego gościa, jest niezwykle zdolny, ale niezwykle skromny. I przygotował taki projekt, którym znowu wygra pewnie kilka festiwali czy kilka konkursów fotograficznych. Arek skromnie o tym nie mówi, ale i jest znowu laureat. Dostanie Grand Pressa na przykład, tak? I znowu dostanie Grand Pressa, ale w tym razem sięgnął po temat, który wymaga tej drugiej nogi. I powinieneś do niego zadzwonić i ja was umówię, powiedział Tomaszewski. Umówię was i wy i musicie się dogadać, bo nie widzę, żeby mogło być. Czyli on nie chciał, czy wolał po prostu, że... Tomasz jest fotografem. No tak, ale... I po prostu zmusił nas do tego, żebyśmy się spotkali. Aha, i żebyśmy... Wypili mocniejszą kawę. I żebyśmy... Tak? Nie, od razu było na głęboką wodę. Arek mówi, jak się poznaliśmy, że po prostu przyjedź i ja cię poznam z tymi ludźmi, on tak, już ich znał. Pierwsze spotkanie właściwie nasze wyglądało w ten sposób, że spotkaliśmy się prawie na ulicy, wtedy w ogóle poznaliśmy się, to było takie pierwsze fizyczne spotkanie nasze i 15 minut później znaleźliśmy się u pierwszego rozmówcy, także to było bardzo mało też czasu na to, żeby dotrzeć się, ale też zauważyłem, że Grzegorz jest taką osobowością, którą właściwie jakoś to porozumienie następuje bardzo szybko. Nie trzeba długo sobie tłumaczyć właściwie, o co chodzi. Kilka słów czy kilka zdań powiedzianych o temacie właściwie wystarczyło, żeby rozpocząć pracę nad tym praktycznie od natychmiast. Ponieważ Arek pracował nad tym już rok wtedy, i już był po rozmowach z tymi ludźmi. Oni byli przygotowani na to, że będą się musieli otworzyć. Ile jest tych osób? Siłą tej książki zrobiliśmy około 20 wywiadów. Nie wszystkie weszły, dlatego że to z edytorskich powodów tak musiało się stać, ale siłą tej książki jest jej intymność. Ja od 15 lat piszę reportaże, do prasy wydałem kilka książek. Nigdy z taką intymnością się nie spotkałem, z tym, że ludzie tak jakby po tych, no, nie ma sekretów, tak? I nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z tym, jak to jest trudno udźwignąć te emocje, dopóki w zeszłym tygodniu nie spotkaliśmy się z nimi znowu, żeby... Nawet po tylu latach? Z niektórymi rzeczywiście nie widzieliśmy się już pewnie ponad pół roku. Ja zrozumiałem, że po 40 latach. Bo to jest książka o dniu, który trwa. Ja mówię właśnie nie po spotkaniach, tylko po tylu latach od tamtych wydarzeń. To nie jest książka historyczna, stąd był problem z tym, żeby ją wydała Karta na przykład, chociaż bardzo się starali. To
To jest książka o ludziach z Radomia, o tym, kim oni są dzisiaj. O tym, jak unieść 40 lat depresji, bo ten dzień, który przeżyli, on trwał moment. I to więzienie, które przeżyli, albo bicie, albo utratę pracy, albo to, że się rozpadały ich związki, albo to, że nikt nie umiał już ich pokochać, bo po czymś takim nie można pokochać człowieka, który coś takiego w sobie nosi. To w nich trwa do dzisiaj. Minęło 40 lat, oni codziennie budzą się, jest 25 czerwca. I to jest książka o tym. O zbiorowym... Dzięki nim, między innymi, cieszymy się wolnością, to bezwzględnie i o tym zaraz. Wolność także się przejawia w tym, że jest wolny rynek, a jeśli wolny rynek, to smaczek z Doliny Radomki, fantastyczny, tak panowie piliście? Oczywiście. Już tak? Czyli gospodarstwo państwa bankiewicza jest państwu znane. Mieliśmy go na Dakarze, tak? Ja jechałem z ciężarówką prasową na Dakarze w tym roku i tak, nie mieliśmy klimatyzacji, więc Czyli gasił pragnienie skutecznie. Ratował nas. Naturalny 100% mętny, także myślę sobie, że, a tu odłożę, że powiem panu tak, ja piję co tydzień w programie i myślę, że warto. To jest też tak, i tu pytanie, czy to książka, czy to album, czy te historie, to raczej smutne historie, czy chociaż nuta optymizmu w tym wszystkim gdzieś tam się znajduje, bo o tej wolności chociażby dzisiaj możemy spokojnie mówić, cieszyć się. No to tak czy inaczej, jakby ta historia nie wyglądała, to jednak mamy do czynienia ze zwycięzcami, prawda? Bo no dzisiaj właśnie, żyjemy zupełnie w innych okolicznościach, pijemy dobre soki, ta przedsiębiorczość się rozwija i wszystko się rozwija. Oczywiście może trochę narzekamy na swój kraj, ale jednak wygląda inaczej to, że zupełnie niż 40 lat temu. Jest też elementem tego zwycięstwa. Zgadza się. Mhm. Czyli to jest dzisiaj to pokłosie, no ale te historie są o tyle smutne, bo to, co pan Arkadiusz powiedział, ten moment, te kilka godzin sprawiło, że dzisiaj ci ludzie mogą się otworzyć i pokazują to cierpienie swoje. Skutki były długotrwałe, dlatego że skutki... bohaterowie Czerwca nie przewidywali, ile ich to będzie kosztować. Nie wzięli pod uwagę tego, że ten pierwszy w dziejach demokracji ludowej, tak w cudzysłowie, czyli pierwszy w dziejach komunizmu przypadek, że władza musi się cofnąć, nawet tylko o krok, będzie potraktowany jako takie zagrożenie globalne, chyba tak należy to uznać. No, powstanie KOR-u było takim symptomem tego, bo wrzesień za chwilę już... No ale mieliśmy, że... KOR jest też skutkiem Radomu. Drugim. Pierwszym jest to, że partia postanowiła, okej, to my jednak trochę z naszych planów zrezygnujemy. Ale właśnie mówię, że ta inteligencja wydaje się właśnie postanowiła się zjednoczyć ze względu na to, że zobaczyła, że ta partia jednak potrafi się cofnąć, pokazuje swoją słabość. To jest zwycięstwo Radomu, że po raz pierwszy świat zobaczył, że jednak można, tak? Że to nie chodzi tylko o to, że była wolna Europa i szczekała gdzieś z daleka, że jest tak i tak, tylko że można zmienić świat naprawdę, bo cofnięcie się partii było pierwszą prawdziwą zmianą w dziejach komunizmu. Za to Radom płacił 40 lat, tak? I stąd ja usłyszałem ten tytuł, Ukarane miasto, on nie jest wymyślony, po prostu to jeden, się jeden z bohaterów mówi, wyjrzyj przez okno, to jest ukarane miasto, do dzisiaj za to płacimy. Nie ma fabryk. To jest także cytat z jednego z rozmówców. Wszyscy się czujemy gorsi. Gorsi od tych z Gdańska, od tych z Poznania, bo im już pozwolili się tym cieszyć. A nam w Radomiu nie, wiesz. Nikt nie chce słyszeć naszej historii, jesteś pierwszy. Minęło 40 lat. Przekonaliśmy się o tym, bo kiedy szukaliśmy wydawcy, wiele wydawnictw z nami rozmawiało, ale jak się okazywało, że to nie będzie książka o panu Michniku i panu Romaszewskim, to jednak nie. To czyli może co, ogólnopolskie na przykład media kupują mainstream, tak? To kupują przepraszam KOR, za ten kolokwializm. KOR jest legendą, do której łatwo się, która się wiąże z sukcesem. Natomiast Radom jest wciąż legendą ukaranego miasta. Wyszliśmy też z założenia takiego, że historia staje się historią 20 czy 30 lat później, prawda? Natomiast w momencie, kiedy wydarzenia się odbywają, są ludzkim życiem, są po prostu wydarzeniami, które są. I wydawało nam się to dobrym punktem wyjścia. Wydawało nam się, że jeżeli opowiemy historię o ludziach przede wszystkim, bardzo intymne historie o ludziach i bardzo intymne fotografie, mam nadzieję też, tak. Właśnie... Będzie to rzeczywiście pełna historia. I tutaj chciałbym zapytać, ale najpierw właśnie pana Arkadiusza o kadry, bo one są, to nie są kadry często przypadkowe, to są kadry, jako widz laik kompletnie, mam wrażenie, że jednak kadrami ustawionymi, przemyślanymi gdzieś tam, czy jednak nie, czy to jest szarość życia codziennego, a ja się tylko przeliczyłem, mówiąc, to dlatego to pytanie. No tak, planując ten projekt, mieliśmy pewne założenia. Pierwszym założeniem było to, że będą to portrety.
ale życie zwykle zmienia te założenia. Sobie już szukam, także spotykamy się zupełnie z innymi sytuacjami. No ale prawda? Na przykład. Więc to na przykład nie jest sytuacją, jest to sytuacja zastana, prawda? Ja byłem z panem Stanisławem wtedy w tym pomieszczeniu i on krzątał się, gdzieś tam przenosił te flagi. Ja oczywiście chodziłem z nim cały czas z aparatem fotograficznym i on nagle spontanicznie po prostu wziął flagę i ją pocałował, więc ja uchwyciłem ten. I to się dało, to jest ten jeden moment, tak, który warto. Jest, mamy tutaj dwa rodzaje. To jest artystyczne, ale to jest, no jednak, właśnie, to jest jednak fotoreportaż. Ja, i zgadza się, ale proszę kontynuować, panie Arkowiczu. To jednak dwa rodzaje, tak? Tak, mamy dwa rodzaje. No, mamy, tak jak tutaj trudno, żeby facet, przepraszam, nie zapozował na przykład. Tak, prawda? Tak, mamy sytuację. Mamy też sytuację, tak jak tą po lewą. Ona się wzięła stąd, że pan Stanisław opowiedział nam tą historię, co się działo z nim po wyjściu już z aresztu. Że służby wewnętrzne odwiedzały go jeszcze wielokrotnie i po takich służbach on nagle obudził się na torach, nie wiedząc właściwie, co się dzieje. W swoim ubraniu, oblany wódką, tak. Nieprzytomny, obudził się tuż przed przyjazdem pociągu. Więc chcieliśmy zobaczyć to miejsce przede wszystkim. Poprosiliśmy pana Stanisława, żeby pokazał nam to gdzie miejsce, to gdzie to jest, więc znaleźliśmy się nagle na torowisku gdzieś pod Radomiem. I się położył. Demonstrował nam to, jak do tego doszło. Panie Grzegorzu, pytanie o te historie. One powodują łzy na pewno bardzo często u pańskich rozmówców, ale czy czasem tak, że... radość, bo niektórym się udało, tak? Ale niektórym czy tak, że los kazał im się zmierzyć z czymś, z tym szklanym sufitem, tak? Który był natychmiast, jak tylko wstawali, jak wypuścili ich z celi pobitych, z książeczkami zdrowia, w których było napisane, że są zupełnie zdrowi, tak, a nie mieli zębów i musieli walczyć o życie zupełnie od nowa, no to niektórzy zostali handlowcami i do dzisiaj prosperują bardzo dobrze. Dobrze, i to był efekt właśnie tamtych. To był efekt tego, że mieli dość w sobie siły, żeby tę depresję przełamać. No ale w przypadkach niektórych ta depresja trwa do dzisiaj. Oni do dzisiaj stoją na schodach i czekają na ten moment, kiedy im milicja przyłoży, albo kiedy połamią im, albo to nawet nie bicie było najgorsze, tylko pogarda, tak? To jest historia o ludziach, którzy doświadczyli takiej skrajnej pogardy, tak? No, którzy widzieli, to nie była nasza bohaterka, kobietę w ciąży, którą milicjanci bili, żeby już żadna społecz radomska się więcej nie urodziła. Byli ludzie, którym dla mnie najbardziej przerażające było to, że miażdżą ci w szufladzie jądra. Przy innych ludziach, przy kobietach, mężczyznach, masz 18 lat, ktoś wkłada ci jądra do szuflady i je miażdży. Jest milicjantem, znasz go, jest z twojego osiedla. Bardzo często ci ludzie znali swoich oprawców, tak to nazwijmy, tych, którzy ich nie wszyscy byli oprawcami. Oddajmy sprawiedliwość, że byli też tacy, którzy szepnęli, przenieśli list, powiedzieli, że ktoś czeka. I pomogli, tak? I pomogli, tak. To nie jest jednoznaczne, przecież to nie byli milicjanci z Radomia, tak? To byli ludzie, których tutaj przywieźli. Nie wiemy, co im powiedziano w tych sukach, kiedy jechali bić tłum, tak? Prawdopodobnie powiedziano im, że to są wrogowie. Jedni i drudzy noszą w sobie przez ten dzień. Panowie, czy efekt, czyli ten album, powstanie tego albumu, czy też wystawy, która przed nami w piątek, bo to także jest taka część, o której warto powiedzieć, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w najbliższy piątek zaprasza, czyli 24 czerwca na wernisaż wystawy. Właśnie te zdjęcia, które są tutaj, są elementem tej wystawy. Czy to jest dzisiaj, należy przez nas Radomian, młodych, tak jak ja, urodzonych już po wydarzeniach radomskich, traktować jako sukces? No mi się wydaje, że my doświadczyliśmy tego syndromu ukaranego miasta, poszukując wydawcy. Nikt nie chciał z nami rozmawiać o artystycznej, pięknej książce. Mogliśmy wydać historyczną książkę, ale to jest bardzo współczesna historia, ona się dzieje dzisiaj. I okazuje się, że jak Polska czy świat nie jest zainteresowany tym, kim Radomianie są dzisiaj. Mówią, no zróbcie to w Radomiu, ale to nie jest historia dla Radomia, bo tutaj w każdej rodzinie jest ktoś, kto dostał, kto nosi w sobie bliznę. Chcieliśmy tę historię powiedzieć Polsce. Polska nie jest zainteresowana
jeszcze wciąż nie rozumiem, dlaczego wysłuchaniem tego, poznaniem tego. Polakom się wydaje, że zaczęło się, że to Wałęsa przeskoczył przez mur w stoczni i wtedy się zaczęło, tak? A jeżeli wcześniej, no to może kilku ludzi, którzy dzisiaj są w Platformie i w PiS-ie założyli KOR, no i oni dzisiaj są, odnieśli ogromny sukces społeczny, polityczny i finansowy. W przypadku Adama Michnika finansowy, no bo stworzył imperium prasowe. Natomiast zaczęło się tutaj, no, zaczęło się kiedyś tam może w Poznaniu, czy żołnierze wyklęci, którzy nigdy nie złożyli broni, ale pierwsze zwycięstwo było tutaj. Czyli no. Zwycięstwo, czyli cofnięcie się władzy, tak, pokazanie, tak, że władza się także myli. No, żeby, jest takie chińskie przysłowie, że nawet, że wróbel, jeżeli ma dość wiary, to potrafi przebić się na drugą stronę muru. Radomianie mieli wtedy dość wiary. I oni, przecież oni nie szli, żeby założyć organizację polityczną, nie chcieli wygrywać wyborów, nie chcieli, chcieli, ale wierzyli, że jeżeli pójdą razem, to mogą zmienić świat, oni ten świat zmienili. I pytanie także do człowieka związanego z Radomiem, człowieka kompletnie niezwiązanego z Radomiem, o to, czy my możemy mieć dzisiaj, a jeśli tak, to czemu nie przez ostatnie lata nie mieliśmy poczucia takiej godności, dumy z tego, skąd jesteśmy, bo ja mam wrażenie, to o czym rozmawialiśmy chwilę przed rozpoczęciem nagrania, że my bardzo często poddajemy się takiemu ogólnopolskiemu, przepraszam, kopaniu nas. Co by się nie wydarzyło, nie potrafimy bardzo często obronić sami swojego miasta. I teraz pytanie właśnie na pański punkt widzenia, panie Arkadiuszu, czy może jeszcze może za mała świadomość jest. Myśmy się spotkali z tym, że za mała świadomość tego, co tak naprawdę w Radomiu się wydarzyło i że to ma dużo większą wagę ogólnopolską niż nam się wszystkim wydaje. Może ten syndrom miasta ukoranego, może to, co mówili ci ludzie, z którymi się spotkaliśmy, rzeczywiście gdzieś tam tkwi, nie wiem, w naszej świadomości, podświadomości, nie wiem, nie jestem psychologiem, nie umiem tego fachowo określić, ale wydaje mi się, że jest to kwestia świadomości i wiary w tym, że w Radomiu wydarzyło się naprawdę coś bardzo istotnego. Możemy się równać z poznaniakami, krakusami, warszawiakami, gdańszczanami i tak dalej? To, co się wydarzyło, nie ma znaczenia dla Radomia. Czy Radom musiał ponieść cenę, natomiast to ma znaczenie dla świata, bo wtedy przecież jesteśmy w samym centrum konfliktu między tym demokratycznym światem, EWG i Stanów Zjednoczonych i światem tym złym światem komunizmu. Gdyby cały świat próbował wyłom w tym murze komunizmu uczynić, nikomu się nie udało, w Radomiu się udało po raz pierwszy, tak? Dlatego to ma znaczenie dla tego, kim jesteśmy dzisiaj w ogóle wszyscy w świecie, tak? Dlatego jak zmienił się świat. Historia, jak się ubieramy, co jemy, o czym myślimy, jakie czytamy książki, czy ich nie czytamy. Wolność czytania i nieczytania też jest wolnością. Natomiast Radomian pozbawiono godności, jaka wynika z dumy, że myśmy to zrobili. No, ja nie, bo ja pierwszy raz zobaczyłem Radom dzięki Arkadiuszowi. Wcześniej jeździłem tylko, tak, bo między Warszawą a Krakowem Radom jest. No tak, jest to naprawdę. Radom jest miejscem, gdzie jest kilka rond, tak? To ważne, żeby to rozumiało. Że dzisiaj ten rok, jakby także w panów opinii odwracamy tendencję myślenia o tym mieście? No, ogromnymi obchodami, jakże ważne. Ale zobaczmy, jak dzisiaj Polska traktuje Radom, tak? Się 30 czy 10 lat temu były takie obchody, nie wspominam sobie, żeby. Ja dzisiaj zobaczyłem ludzi Czerwca, którzy uczestniczą w koncercie, bardzo aktywnie. Zupełnie inaczej, zobaczyłem ich jakąś zupełnie inną płaszczyznę, zupełnie inną wartość. Takich spokojnych jakichś. Normalnych, jak każdy inny Polak. Zupełnie inaczej na nich spojrzałem. Przecież nie chodzi im o renty kombatanckie, chodzi im o poczucie godności. Mhm. To stracili przez 40 lat, nikt nie umiał im tego oddać. No, te słowa Gierka o warchołach też spowodowały pewien... I myśmy tego chcieli. Chcieliśmy ten każdy może... nie wiem, garść tej godności oddać. Dlatego chcieliśmy zrobić taką książkę, która jest artystycznym wydarzeniem. Proszę powiedzieć, dostać? Gdzie można ją, bo wiemy, że powstało 80 egzemplarzy, tak, to na razie, z takim naciskiem na razie. Tak. Tak, to demonstracyjnych egzemplarzy. No, szukamy można je dostać, który nam pomoże wydać więcej. Wysyłając nam maila. I wtedy przyślemy tą książkę. Mamy nadzieję, że uda nam się wydać jakiś większy nakład i wtedy będzie też bardziej dostępna w jakiejś sieci sprzedaży.
łatwiej będzie. Mamy nadzieję, że władze miasta się trochę zainteresują. Dużo osób ją dostało, żeby miało. Wydaje mi się, że może też być takim elementem ważnym na półce nie tylko ludzi w Radomiu, ale w ogóle ludzi, którzy przede wszystkim nie w Radomiu, bo w Radomiu Polska. W Radomiu tą historię wszyscy znają. Żeby pamiętać. Znamy się z ulic. Dzisiaj wszystko rejestrujemy. Mamy wszędzie kamery, możemy komórką coś nakręcić, nie ma problemu, ale wtedy tak nie było i właściwie cały zapis tej historii jest w pamięci ludzi. I znika, bo oni przecież odchodzą, tak? Jest ich coraz mniej, ale jakże pięknym wyrazem pamięci o tych ludziach. Chociażby właśnie był ten koncert i ich obecność na scenie podczas tego ostatniego utworu. Tak, tylko że koncert jest wydarzeniem tak jak chwilowym, Facebook, prawda? Efemerycznym. Tak? Dzisiaj jest, a jutro są nowe rzeczy, a artystyczny album jest sprawą, która będzie trwała zawsze. No i niech tak zostanie, bo rozumiem, te 3 lata, niech pozostanie na kolejnych 33 na przykład. Nie żałujemy tych 3 lat w każdym razie. No. Dawało nam się to ważne, żeby to zostało właśnie. 3 lata ciężkiej pracy, panowie, naprawdę szacun wielki za to, co tutaj widać. Mam dla panów prezenty, mam nadzieję, że się panowie podzielicie. Zwykle w tym programie mówimy o takich rzeczach. Ten program jest w ogóle inny niż wszystkie programy. Tak. Może to jest taki tydzień, może warto też o tym mówić, ale ponieważ także ma swoje ramy, więc muszę je zachować. Pobrzim to miejsce, które odwiedzamy i z którego się cieszymy, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Tutaj można spotkać piękne instruktorki, które wytłumaczą, jak właściwie ćwiczyć instruktorów, także oczywiście na siłowni, także korzystać z saun, z groty solnej, z różnego rodzaju atrakcji, takich jak squash, jak indoor cycling, no wiele. To jest jeden dla panów bilet, ponieważ myślę sobie, pan Arkadiusz bliżej Radomia, to może panu podaruję tak, ten miesięczny Garnet Open. Jestem zaszczycony, dziękuję. Panie Grzegorzu, a pan postawa, jak widzę, taka postawa bardziej... Ja biegam, tak słyszałem, że pan biega półmaratony, ja też, więc... Tak. Aha, czyli... Ale to jeśli będzie miał pan na przykład problem z kręgosłupem, to się zdarza bardzo często, czego nie życzę, ale... No tym, co biegają po asfalcie, tak. To życzę Nova Medic, kompleksowe poradnictwo zdrowotne, sportowe i naukowe, indywidualny plan treningu, a także diagnostyka treningu. To akurat pewnie coś dla pana. Takich voucher na 12 wejść przy ulicy Żeromskiego 84C. Nova Medic, medycyna dla ważna pana. Ważna ulica w Radomiu. Żeromskiego, prawda? Jakże tak, ważna ulica w Radomiu. Jeszcze jedno, tak na koniec, bo także rozmawiałem o tym w ostatnim czasie z przewodniczącym Rady Miejskiej, panem Dariuszem Wójcikiem. Wy pamiętacie, panowie, wiecie doskonale o tym, że nie mamy pomnika Czerwca. I pytanie, czy go mieć będziemy, chyba już nie można go zadawać, dlatego że wiele osób jest takich, które znają zasadę, że skoro modlił się papież, dzisiaj osoba święta, to jednak ten pomnik, kamień węgielny, który jest, zostaje pomnikiem. Jak panów opinia w tej kwestii? No my włożyliśmy 3 lata pracy w to, żeby ludziom Radomia postawić pomnik, najlepszy jaki potrafiliśmy, tak? Czyli to miejsce... To. Jesteśmy za tym, żeby ten pomnik był, oczywiście. Żeby powstał? No tak, jako powstał. Taki pamięć. Ciekawe, czy 40 lat nie może powstać? Pytanie, bo od 90 roku zrozumiałeś z jakich względów, ale po 90 roku... Może ta granica właśnie... No, ta data zmieni to. No właśnie, 25 czerwca 2016 roku. 30 rocznicy praktycznie obchodów nie było. 40 jest bardzo okazała, na 50. Może coś trzeba zrobić. Na 50. Może by warto. Nie, wolność jest pomnikiem Radomia. Wolność, którą mamy, jest pomnikiem Radomia. No, ja myślę w ten sposób, tak? Piękna puenta. Dziękuję serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Arkadiusz Kubisiak, Grzegorz Kapla. Bardzo dziękujemy. Autorzy wspaniałego albumu Ukarane Miasto. Wspaniałego i chyba takiego, z którego nawet nie chyba, powinniśmy być dumni z tego miasta i przede wszystkim odwracać te tendencje o warchołach, o tym negatywnym, pejoratywnym znaczeniu tego słowa, pokazywać dumę z tego, skąd się jest, a my jesteśmy stąd, z Radomia, z fantastycznego miejsca, miasta i warto o tym pamiętać, a także właśnie to wszystko, tak jak zaczęliśmy, zaczęło się w Radomiu i niech trwa. Dziękuję serdecznie, to był program Wyszukanie, Krzysztof Czoban, do zobaczenia w kolejnym odcinku z tego cyklu.